Witam wszystkich serdecznie. Piąty z Beatlesów. Nie będę dzisiaj przedłużał, więc po krótkim wstępie przejdziemy w zasadzie do konkretów. Pomyślałem, że skoro przedstawiłem Wam swoją metodykę doboru ćwiczeń na mięśnie naramienne, to czemu nie mielibyśmy tego zrobić dla innych grup mięśniowych? Dzisiaj weźmiemy się za klatkę, więc zaczynamy. Ło! Masło! Właśnie o tym mówię. Nieporęczne to jest. Z poprzednich materiałów wiecie, że na każdą grupę mięśniową dobrze byłoby wybrać sobie jedno ćwiczenie główne, bazowe, na podstawie którego będziemy kontrolować postępy, które nie będzie się zmieniało w dalszej perspektywie czasu. Jeśli chodzi o mięśnie klatki piersiowej, mam dwie propozycje. Pierwszą oczywiście z wyciskaniem na ławce poziomej, w różnych wariantach, do czego jeszcze wrócimy. Drugą natomiast są pompki na poręczach. Wiecie, że nie wykonuję tego ćwiczenia z tego względu, że jest ono w moim przypadku niekomfortowe, albowiem na pewnym poziomie zaawansowania dowieszanie ciężaru zewnętrznego może być po prostu już niewygodne i niepraktyczne. Nie kwestionuję natomiast efektywności tego ćwiczenia, wręcz przeciwnie, uważam, że w przypadku osób niewytrenowanych czy początkujących jest to jedne z lepszych ćwiczeń wielostawowych na mięśnie klatki piersiowej. Jednym z minusów tego ćwiczenia jest, powiedzmy, że jednym z plusów w zasadzie i z minusów jest zakres ruchu, który oczywiście jest stosunkowo duży. Natomiast zauważyłem, że wraz ze wzrastającą intensywnością, rozpatrywaną w tym wypadku na podstawie procentu ciężaru maksymalnego, mamy tendencję do skracania ruchu. Oczywiście robimy to nieświadomie. W przypadku wyciskania na ławce poziomej tutaj kwestia wydaje się być dość oczywista, albowiem opuszczamy ciężar do momentu, w którym dotknie on klatki piersiowej. Natomiast ruch koncentryczny kończymy w momencie pełnego wyprostu stawu łokciowego. Na pewno zauważyliście, że wyciskam z nogami na ławce. Przede wszystkim daleko mi od stwierdzenia, że jest to lepsza metodyka wyciskania niż konwencjonalna, natomiast ma ona pewne plusy. Przede wszystkim ciężar, który będziemy używać, będzie zdecydowanie mniejszy, zatem korzyści z takiej metodyki mogą czerpać osoby po kontuzjach albo po prostu osoby, którym nie zależy na wynikach maksymalnych, a skupiają się wyłącznie na elemencie kształtowania sylwetki. Jeśli chodzi o powód, dla którego ja wyciskam takim wariantem, jest to zmniejszone obciążenie na odcinku lędźwiowym kręgosłupa, zatem osoby, które czują dyskomfort w tym miejscu, również mogą czerpać z tego ćwiczenia czy z tej metodyki pewne benefity. Musimy również zwrócić uwagę na to, że znacząco zwiększy nam się zakres ruchu w przypadku wyciskania z nogami na ławce, co w kontekście promowania adaptacji na płaszczyźnie przyrostu masy mięśniowej jest niezwykle istotne. Mógłbym tu oczywiście poruszyć kwestię zależności pomiędzy długością a napięciem, natomiast nie chcę wchodzić w tak zaawansowaną tematykę i też wiem, że doceniacie stosunkowo prosty przekaz, jednakże jeśli interesują Was bardziej zaawansowane tematy i nomenklatura, to zachęcam Was, muszę o tym wspomnieć, do wzięcia udziału w moim autorskim wykładzie, do którego link do zapisu znajdziecie w opisie filmu. Warto jeszcze wspomnieć, że raczej traktowałbym to jako ciekawostkę, albowiem w przypadku wyciskania z nogami u góry zwiększymy zaangażowanie nie tylko mięśni piersiowych, ale również mięśni pomocniczych. Natomiast wyniki te dotyczą analizy EMG, zatem zachowałbym pewien sceptycyzm i tak jak wspominałem, potraktował to wyłącznie jako ciekawostkę. Pamiętam, że na początku jak zaczynałem redukcję, zrobiliśmy 130 kg na 6 ruchów. Teraz jestem 13 kg lżejszy. Zobaczymy, czy udało mi się przynajmniej zachować w międzyczasie ten wynik. Zaczynamy od stópy. No to stosunkowo lekko, więc wyjdę od razu na 120. Ale to zaraz, bo chcę dziś 140 spróbować. Kurwa, to cię w dupce wzięły. Kurwa, oby nie. Nie przebij się do piwnicy. No. Pff.
Dobra, 120 na 4, to zrobimy teraz 130 i zobaczymy, czy udało mi się zachować tą siłę, czy nie. Dobra, 130 kg, ostatnio zrobiłem 6 powtórzeń, jakieś 3 miesiące, 12 tygodni temu i 13 kg więcej. Zobaczymy, czy udało mi się zachować siłę. Starczy. Ale tylko 4. Do piwnicy mnie nie wyłapał. Ale 140 jeszcze spróbuję. Zobaczymy. Zobaczymy. Ale... Już prawie. Ale 140 to ja nie trzymałem w ręce, kurde, wiesz. Chyba ostatni martwy ciąg robiłem takim czydze. No. O, jak to pięknie wygląda. 3 talerze. Tylko już co z tego, że wygląda, jak tego nie podniosę, nie? Zmontuję. Zmontujemy to. Korzystałem z okazji, bo robimy właśnie klatkę. Wczoraj na mojej stronie pojawił się artykuł dotyczący wyciskania na ławce poziomej z nogami uniesionymi do góry, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zapraszam. Wystarczy przesunąć palcem w górę. A ze mną 140 kg i powiem wam szczerze, że ostatni raz taki ciężar miałem chyba jak robiłem martwy ciąg jakieś 6 lat temu w ręce. Wow! Masło! Dzięki, Mateusz. Trzymaj. Dzięki. Przechodzimy do drugiego zestawu ćwiczeń. W tym wypadku będzie to wyciskanie na skosie głową w górę, więc jeśli zależy nam na tym, żeby poprawić górną część klatki piersiowej, no to ćwiczenia wykonywane na skosie wydają się być uzasadnione. Oczywiście, jeśli zależy nam w większym stopniu na poprawie górnej części klatki piersiowej, no to kolejność tych ćwiczeń powinna być oczywiście odwrotna. Proponuję dwa rozwiązania. Pierwszym jest oczywiście wyciskanie sztangi na skosie w górę. Drugim jest wyciskanie hantli. Hantle mają ten plus, że możemy pracować w trochę większym zakresie ruchu i też bardziej naturalnie ustawić ramiona względem ciała. Ruch jest bardziej naturalny. Minusem oczywiście jest w jakimś stopniu kontrolowanie tutaj postępów w przypadku, jak zresztą w przypadku wszystkich ćwiczeń wykonywanych na hantlach. Jeśli chodzi o wysokość skosu, to oczywiście im większy skos, tym większe zaangażowanie mięśni naramiennych względem mięśni piersiowych. Zatem sugeruję, żeby nie był on wyższy niż 30 stopni. Jednakże powiedzmy, jeśli ławka ma 45, no to też będzie to powiedzmy uzasadnione. Natomiast ja osobiście zalecam troszeczkę niższy. Nie wiem, jakie to mają największe hantle, ale zaczniemy od 38. Właśnie to jest też problem, jeśli jesteśmy na pewnym poziomie zaawansowania, to zarzucanie hantli na klatkę również bywa problematyczne, no i pod tym kontekstem jednak wyciskanie na sztandze jest dużo bardziej wygodne po prostu. Właśnie o tym mówię. Nieporęczne to jest. Przechodzimy do trzeciego zestawu ćwiczeń. Im bardziej zaawansowany jestem i mam większy staż treningowy, to brzmi dużo lepiej, tym bardziej doceniam rolę ćwiczeń izolowanych, czy po prostu mniej złożonych, albowiem możemy dostarczyć dużego bodźca stosunkowo niedużym kosztem, niedużą fatygą w przypadku naszego treningu klatki piersiowej dzisiejszego. Będą to oczywiście rozpiętki.
W zależności od tego, czy chcemy się skupić bardziej na górnej czy dolnej części mięśnia piersiowego, no to tak wyciskamy, w sensie wykonujemy rozpiętki albo na ławce skośnej ustawionej głową w górę, albo na ławce poziomej. Minusem rozpiętek z hantlami jest to, że pod koniec ruchu koncentrycznego napięcie doświadczone przez włókna mięśniowe jest już stosunkowo niewielkie. A zatem rozwiązania w zasadzie mamy dwa. Pierwsze, mniej oczywiste, jest po prostu niekończenie ruchu pod koniec fazy pozytywnej, pod koniec fazy koncentrycznej. Drugim natomiast są oczywiście maszyny. Tutaj nie mamy akurat maszyny do rozpiętek, mamy natomiast bramę. Więc jest to kolejna alternatywa. Jeśli chcemy skupić się na górnej części mięśnia piersiowego, no to wykonujemy ruch z dołu. Jeśli chcemy się skupić na dolnej części, no to wykonujemy ruch z góry. Ja zaczynam dzisiaj od rozpiętek. Z wolnym ciężarem. W ogóle to miałem o tym wspomnieć, strasznie dużo tematów wspomniałem przy tych filmach, które chciałbym poruszyć, a o których zapominam, ale przy wyciskaniu na ławce poziomej, mówiąc o większym zakresie ruchu, miałem również poruszyć kwestię hipertrofii tak zwanej regionalnej, ponieważ praca w pełnym zakresie ruchu możemy ukierunkować trening na poszczególne rejony wzrostu włókien mięśniowych i tak w przypadku większych zakresów ruchu możemy w większym stopniu wpłynąć na hipertrofię części dystalnych. No, jest to niezwykle istotne, jak i również oczywiście trening po prostu w pełnym zakresie ruchu daje większe benefity niż trening w zakresach częściowych, jeśli mówimy tutaj o globalnej hipertrofii. Zatem z mojego punktu widzenia, w kontekście kształtowania sylwetki, ruchy częściowe będą mniej efektywne, po prostu. Więc wszelkie floor pressy i inne ćwiczenia ukierunkowane na poszczególne fazy ruchu w kontekście budowania masy mięśniowej nie są tak efektywne jak powtórzenia w pełnym zakresie ruchu, nawet jeśli będziemy to robić kosztem ciężaru, oczywiście. Przechodzimy do rozpiętek na bramie. Ale to zaraz. Na dzisiaj wszystko. Dwie przykre wiadomości jeszcze przed nami. Pierwsza jest taka, że się muszę z Wami pożegnać, aczkolwiek to mnie nie martwi, bo zaraz znowu będziemy się widzieć. Druga natomiast jest taka, że to był niestety ostatni trening w Championie. Albo ze względu na sytuację, no klub musi się zamknąć. Przykro mi to mówić, bo jest to już druga siłownia, która jest starsza ode mnie i która ze względu na sytuację taką, a nie inną, będzie zamknięta. Możemy mieć jedynie nadzieję, że trafi się kiedyś jakiś inwestor, który chociażby w pewnym stopniu będzie chciał odwzorować atmosferę, która panowała przez tyle lat w tym klubie. No i tyle. Dobra, musimy kończyć, bo się podejrzę zaraz. Jeśli się czegoś dowiedzieliście, zostawcie kciuka w górę, kliknijcie subskrypcję, ponieważ nic was to nie kosztuje, a mi to kiedyś może pomóc. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć. No i spoko chyba wyszło.